Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Ustal, które z soli o podanych wzorach można otrzymać w wyniku reakcji syntezy. To jest bardzo ważne. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych, ponieważ większość sposobów otrzymywania soli to reakcje wymiany. A my tu mamy mieć reakcję syntezy, czyli dwa substraty, czyli to, co mamy po lewej stronie równania, ma się połączyć tylko w jeden produkt. I mamy dwa takie sposoby otrzymywania soli. Jeden dla kwasów beztlenowych, ale ten olewamy, bo nam podali sole kwasów tlenowych, tak? Bo wszędzie tu mamy tleny. I to jest takie coś. Mamy tlenek metalu plus tlenek kwasowy. I daje nam to sól i tu nie mamy plus wodór czy wodę, jak to przeważnie jest w sposobach otrzymywania soli. No to zaczynamy pod punkt A. Tlenek metalu. MgO. Magnez jest dwuwartościowy, tlen jest dwuwartościowy, bez indeksów. Tlenek kwasowy. Tlenek kwasowy z kwasu H2SO4 to SO3. Tu niestety trzeba się tych tlenków kwasowych nauczyć na pamięć. Ok, czyli mamy Mg i nie zapisujemy tego SO3, tylko SO4, ponieważ sól składa się z metalu i reszty kwasowej, a to jest tlenek kwasowy, więc to są dwie różne rzeczy. No i patrzcie, mamy jedno Mg, jedno Mg, jedną SK, jedną SK. Z tej strony mamy cztery tleny, no i mamy cztery tleny. I teraz tutaj. Mamy tlenek KO, czyli to jest jedynka, to jest dwójka. Wklejamy dwójeczkę, dodajemy. Tlenek kwasowy z kwasu H3PO4 jest najcięższym tlenkiem do zapamiętania, bo jest to P4O10. I dajemy sobie tak. Najpierw, znaczy tutaj mamy w sumie zgapę, co nam się tutaj utworzy. Mamy K3PO4. I patrzymy na ustalenie związku tego, którego mamy w środku. Czyli mamy tutaj P i jedno, bo nic za nim nie ma, i mamy P4. Czyli tutaj przed cały związek dajemy czwórkę, tym samym zwiększając ilość potasów. 4 razy 3 to 12, więc tutaj damy sobie szóstkę. I sprawdzamy sobie jeszcze tleny. Tu mamy 6 tlenów, tu mamy 10 tlenów, czyli łącznie po tej stronie jest 16 tlenów. A tu mamy 4 razy 4, czyli też 16 tlenów. I ostatni przykład. Bierzemy sobie tlenek Ca, czyli dwójeczka, dwójeczka. I tlenek kwasowy z kwasu HNO3, czyli mamy N2O5. To jest również do zapamiętania. I tutaj sobie to tworzymy, czyli mamy Ca, NO3, 3 razy raczej dwa razy wzięte, bo to ma dwójkę, to ma jedynkę. I patrzymy sobie na to, że mamy jedno Ca, mamy jedno Ca, tu mamy dwa azoty, 3 razy 2 to 6 tlenów, 1 dodać 5 to również 6 tlenów. Także wszystko nam się zgadza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.